niedzielę 7 maja w Zebrzydowicach odbył się 11 rajd synchroniczny pojazdów zabytkowych. Pomimo niesprzyjającej aury, ta znana już w regionie impreza przyciągnęła wielu miłośników zabytkowych pojazdów. Dzisiejsze wydarzenie, tak jak i ty mówisz, 11 impreza, chociaż mieliśmy przerwę covidową, ludzie czekali na to. Mamy ziom, śnieżkiem posypuje, ale frekwencja jest 45 załóg, samochody, motocykle i są i kibice, no i wy, media, najważniejsze, żeby to propagować. No cóż powiem, to się już przyjęło po prostu. Konkurencje są stałe. Najstarszy zawodnik, najmłodszy, najładniejszy motocykl, samochód, no standard. Ale o co chodzi w tej formie tego rajdu? Rajd synchroniczny. Dwa starty z pomiarem czasu do 0,01 sekundy i wygrywa ten, który się wstrzeli w swój czas. Powolutku sobie jedzie płynnie, synchronicznie, czyli czuje swój pojazd i swoją nogę i jedzie. Ale tu nie chodzi o rywalizację, tu chodzi o to, żeby się spotkać, wymienić po tej zimie doświadczeniami. Ja to zrobiłem to, ja to, tamto, sramto, no. To się robi dla zabawy, a nie dla satysfakcji. Ale jeszcze jedno. W tym roku żeśmy zrobili wyjątek z powodu 50. rocznicy produkcji małego Fiata w Bielsku i w Tychach, czyli u nas na Śląsku. I maluszki pierwsze startują, a później motocykle i reszta bandy. Samochód kupiłem w Stanach Zjednoczonych, koło Chicago, w zeszłym roku, to było w kwietniu. W maju go wysłałem, we wrześniu dotarł do nas, do Gdyni. No co o samochodzie, 78 rok produkcji jest tego samochodu, przejechane ma tylko 45 tysięcy mil od nowości, no jest w stanie w takim jaki jest, nie był nigdy lakierowany, malowany, naprawiany, tapicerkę ma w oryginalnym stanie, po prostu od nowości tak udało się go zachować w takim stanie. 78 rocznik, a pojemność? 5 litrów V8. Samochodzie? Nic nie robiłem, całkowicie tak jak go przywiozłem, tak jest w tym stanie po teraz i nawet udało się mi z Gdyni na kołach nim przyjechać na próbnych tablicach, także nie jechał nawet na lawecie. No mam jeszcze kilka projektów, ale niestety no, są to projekty do ukończenia, a czasu coraz mniej w dzisiejszych czasach i tak jest. Myślę, że coś w tym roku jeszcze skończę. Mam Oldsmobile'a też z 51 roku. No i może by się go udało zrobić w tym roku, jak nic nie stanie na przeszkodzie. Właściwie to tylko jest synchroniczny rajd, czyli żeby w tym samym czasie jak najbliższym się zmieścić. Objazd tutaj wokół jeziora, myślę. No i czekamy na start. I dwa kółka i będzie chyba koniec. Chyba najstarszym zawodnikiem tutaj na tym rajdzie. No nie wiem, no chyba tak, 71, no nie wiem. Który raz na tym rajdzie? Tu jestem trzeci raz. Trzeci raz, a na jakim motorku? Ostatnio byłem na M72, a teraz Cinda w KS6. No, jeśli chodzi o pogodę... Jakie wrażenia? No trochę zimno, ale... Ale nie spadnie. Hobby, no cały czas jakieś puchary są. Zaliczane jest do pojazdu. Od blisko są wytwały. I myślę, że nie po raz pierwszy. Ale w tym pomyślu po raz pierwszy. Tak, ale tak kojarzę twarze, że gdzieś już Państwa... Spotkaliśmy się w Wiśle, ale nie były to pierwsze rajdy. Rozumiem. Co Państwa skłoniło, żeby jednak wystartować? Bo to zabawa głównie. Pokazać motoryzację. Dobrze, a teraz ten maluszek jest u Państwa jak długo? Mam go 6 lat, spersonalizowaliśmy go w sumie pod siebie, szeroka stal, szereg dodatków, takich akcesoryjnych, które kiedyś proponowaliśmy w świcie. No i w zasadzie tyle odbudowania, we własnym zakresie nauczyłem się wszystko opowiem. No to faktycznie, a skąd go Pan zdobył? Pozyskiwałem go w Badoleczach, które wydałem z tego, ale po prostu mi należało bardzo na sprzedaży, no i zachodziłem go. I on mnie dosił, po prostu zdecydował mi się go oddać za jakąś tam kwotę. Super. To jest bardzo fajna opowieść. Taka historia tego czerwonego maluszka. A nie zapytałam, ile ma lat? 25. 25. A drodzy Państwo, jak pięknie wygląda, tu widać pracę.
malutki tam w środku, także o właśnie, to zdjęcie musi być zrobione, no papierosy, coś by pan zamił. No właśnie, to tak, tylko taka makieta, jak to tam kiedyś było. A piesek jest tu? Jest piesek, tak, ten piesek to musi być, tak. Jest piesek, który zawsze w maluszku z tyłu musiał machać głową. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego x.pl Marta Szymik.